Okazuje się, że za udziałem Piotra Cugowskiego w The Voice Senior tęsknią nie tylko fani, ale także Maryla Rodowicz. Piosenkarka, podobnie jak Cugowski, dołączyła do loży trenerskiej w 3. edycji. Ją, w przeciwieństwie do Piotra, TVP zaangażowało jednak do nowej odsłony show. Choć z pewnością cieszy się, że Halina Frąckowiak dołączyła do obsady, nie ukrywa, że brakuje jej młodszego kolegi. Wyraziła to dobitnie w komentarzu na Facebooku. Kiedy jedna z osób napisała pod jej zdjęciem z trenerami The Voice, że brakuje stanowczo Piotra, Maryla Rodowicz odpisała: Też mi brakuje Piotra. Piotr Cugowski to jedna z bardziej tajemniczych postaci w show, biznesie. Choć ma spore gronofanów, to nie pojawia się zbyt często na imprezach branżowych. Nie udziela też rzewnych wywiadów o życiu prywatnym. Najlepszym dowodem na to, że mocno chroni swoją sferę prywatną jest fakt, iż media o jego rozstaniu z żoną i nowym związku z lekarką dowiedziały się po półtora roku. Ostatnio znów jest o nim głośno, właśnie ze względu na utratę posady w The Voice senior. W niedzielę nieoczekiwanie wyszło na jaw, że jego miejsce zajmie Halina Frąckowiak, która już pojawiła się na pierwszych nagraniach i podzieliła się wrażeniami. Tymczasem Piotr Cugowski w sprawie swojego zwolnienia uparcie milczy. Jedynie jego menedżer przekazał parę słów, ujawniając kulisy. Piotr dostał zaproszenie do kolejnej edycji The Voice Senior, lecz finalnie TVP zrezygnowała z jego udziału. Bez wyjaśnienia wyznał plotkowi Maciej Durczak. Zobacz też, Krzysztof Cugowski ujawnił kulisy tajnego rozwodu syna. Piotr Cugowski zostawił matkę swego syna po 15 latach. Żona Krzysztofa Cugowskiego dostała poruszające wieści. Nie zobaczycie jej już w Polsce to dla niej Cugowski zostawił żonę. Prawie wypadł jej biust na ulicy. Zdjęcia Piotr Cugowski na zdjęciu z nową ukochaną. Opublikował ten post kilka miesięcy temu.